Błogosławiona Maria Luisa należy do grona nowych błogosławionych, gdyż jej beatyfikacja miała miejsce za pontyfikatu Benedykta XVI, 10 listopada 2012 roku. Historia jej niezwykłego życia zaczęła się dość dawno temu. Przyszła bowiem na świat 19 sierpnia 1799 roku we Włoszech, w zubożałej, bardzo pobożnej szlacheckiej rodzinie. Na chrzcie otrzymała imię Gertruda. Od najmłodszych lat odznaczała się głęboką wiarą i dość wcześnie odkryła w sobie powołanie do życia zakonnego. W 19 roku życia, 4 maja 1820 roku, wstępuje do klasztoru benedyktynek świętej Łucji w Trevi i przyjmuje imię Maria Luisa. Kolejnych 12 lat spędziła w klasztorze jako wzorowa i bardzo ceniona siostra. Skrupulatnie wypełniała swe obowiązki pielęgniarki, zakrystianki i mistrzyni nowicjatu, aby znaleźć czas na intensywną modlitwę, do której często zapraszała inne siostry. Nie ujawniała przy tym swych przeżyć mistycznych, które miała przez wiele lat. Jej droga przez krzyż rozpoczęła się, gdy na jej ciele ujawniły się stygmaty. Początkowo niedowierzano jej, sądząc, że Maria Luisa sama zadaje sobie te rany lub jest chora, a nawet, że jest opętana przez demona. Doświadczyła wtedy wielu cierpień, zarówno ze strony sióstr, jak i własnego spowiednika. Niespodziewanie 1 października 1837 roku siostra Maria Luisa została wybrana na przeorysze klasztoru i pozostała na tym stanowisku aż do śmierci. Pod jej rządami placówka bardzo się rozwinęła, do czego w wielkim stopniu przyczyniły się zmiany, jakie wprowadziła nowa przełożona. Zaczęła przywracać pierwotną regułę benedyktyńską, a przy tym sama odznaczała się głębokim życiem duchowym, wiele czasu spędzając na modlitwie, tego samego wymagając od sióstr. Zmarła w opinii świętości 12 września 1847 roku w swoim klasztorze w Trevi w otoczeniu sióstr. Tam też spoczywają jej relikwie. Módlmy się. Panie Boże, Ty hojnie obdarzyłeś łaską błogosławioną Marię Luisę Dziewicę. Spraw, abyśmy na ziemi naśladowali jej cnoty i razem z nią radowali się w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christe Jesu, Kyrie.